Dzień dobry, witam. Tak, mamy tendencję, że spotykamy się co chwila na różnych zawodach. Niedawno widzieliśmy się gdzieś tam, znowu gdzieś, teraz tutaj. Na 17 turnieju też Paweł Skrzydł zaprasza. Też byłeś, mocno uczestniczysz w takim życiu bokserskim w stolicy. No tak, bo te turnieje nasze w stolicy są podzielone na kategorie wiekowe. Tutaj w Akademii Walki boksują młodsi zawodnicy, wystawiamy młodzików, adeptów na Grandzie i w Memoriale Andrzeja Gmitruka boksowali starsi, więc musimy dzielić po prostu, żeby nie w jednej... Ale to jest fajne, że jesteś cały czas aktywny, cały czas pojawiasz się, jeździsz ze swoimi zawodnikami, zawodniczkami, bo tak trzeba robić właśnie, tak oni zdobywają doświadczenie. Dokładnie tak. Nie wszystkie walki oczywiście są topowe, są lepsze, gorsze walki, ale jak nie będziemy ich robić, to nie będzie sukcesu, więc czasem wychodzimy zadowoleni, czasem nie do końca, ale to jest właśnie ten czas i miejsce, żeby sprawdzać formę tych młodych osób i poprawiać błędy. No. A powiedz, dzisiaj ilu zawodników tutaj przywiozłeś? Dzisiaj przywiozłem piątkę, z czego czwórka boksuje. Jeden adept, 12-letni, dwóch młodzików i dwie juniorki, z czego jedna będzie boksowała niedługo, bo dla drugiej nie było przeciwniczki, nie dojechała przeciwniczka. No właśnie, to też jest taki troszkę mankament, no ale to nie mamy na to wpływu, czasami ktoś nie dojedzie. Dokładnie tak, no my staramy się być, ale rzeczywiście bywa różnie, no umawiamy się tam, że ktoś będzie, ale z różnych przyczyn, no teraz akurat przeciwniczka zachorowała, więc... Zdarza się. Mieliśmy okazję troszkę prześledzić walkę Maćka, nie oglądaliśmy na żywo tutaj troszkę z odtworzenia, no tak. Jesteśmy zadowoleni, no trzeba być dumnym, Maciek naprawdę dojrzał jako pięściarz, świadomy jest tego, co robi, widać, że nie boi się podjąć decyzji. Tak jest, wspaniała walka, bardzo się cieszę, że Maciek wygrał. Nie udało mi się obejrzeć w nocy o drugiej, bo wiedziałem, że muszę tu rano wstać, ale teraz żeśmy obejrzeli i jesteśmy szczęśliwi i trzymamy za Ciebie kciuki, Maciek, dalej. Też jest fajne, że tworzą team z Piotrkiem Wilczewskim, bo to jest taka pierwsza ich poważna próba. Myślę, że oboje przeszli ją wzorowo. Pozytywnie, dokładnie tak. Ja też kibicuję również Piotrkowi, bo rzeczywiście to duże wyzwanie, duża rzecz i fajnie, kiedy naszych dwóch chłopaków, prawda, Polaków idzie w dobrą stronę, no. Więc wspaniale, kibicujmy im. Panie Jacku, a co u Ewy? Bo Ewa Piątkowska, jakby kibice nie wiedzieli, jest pod okiem, czujnym okiem Jacka. Brodnicka. Tak, Ewa Brodnicka, więc co tam u Ewy? Jak ona z treningami w tej chwili wygląda? Jesteśmy na etapie przygotowań już tak naprawdę do walki, która ma się odbyć pod koniec maja. Na takim etapie początkowym Ewa jest w treningu od jakiegoś czasu, zarówno i treningu fizycznym, jak i treningu bokserskim. Jej forma jak na obecną chwilę jest bardzo dobra, więc, ale oczywiście trzeba to robić rozsądnie i mądrze, bo do walki jeszcze zostało dość dużo czasu, więc żebyśmy nie przyspieszyli, nie zrobili czegoś nieodpowiedniego, ale z tego co widzę, to jest bardzo fajnie. No. Powiem Ci, że formę w Fightersie też trzyma, na co poniedziałek mam okazję to obserwować, więc jest w formie. Potwierdzasz, super, bardzo się cieszę i tak idźmy dalej w tą stronę. No. Jacek, nie przeszkadzam Ci, wiem, że zaraz idziesz rozgrzewać kolejną zawodniczkę. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo, dziękuję.